Pani marszałek, Wysoka Izbo, ze zdumieniem otwieram oczy i patrzę na projekt, który podobno miał być projektem rewolucyjnym, projektem, który miał przynieść Polskę chlubę i chwałę. Nie ma pani minister Małgorzaty Paprockiej, która tłumaczyła podczas posiedzenia komisji, że ta instytucja ma współpracować z największymi ośrodkami naukowymi w Polsce. A ja mam pytanie, kto będzie współpracował z uczelnią, w której naukowcy są wybrańcami polityków, a ranga uczelni jest określana decyzją administracyjną. Przecież to są czasy PRL-u. To są czasy, kiedy nie było wolnej nauki, tylko władza chciała nad tą nauką panować. Przecież my się jako Polska ośmieszamy, budując taką uczelnię i jeszcze wmawiając ludziom, że będą z nią współpracowali naukowcy z całego świata. To jest instytucja dla swoich, po to, żeby swoim dać duże pieniądze i szkoda, że mieszamy w budowanie tej instytucji nazwisko Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo.